Cześć, dzisiaj zagramy Sionem na topie na Susa. Zobaczymy, jak ta gra się ułoży. Nasza drużyna jest trochę dziwna, dlatego że mamy w sumie trochę takie papiery. Widzieliśmy, że wcześniej był pikowany na Sus i Shyvana, ale zdecydowali się na takie piki. No, mam nadzieję, że to obróci się wszystko na naszą korzyść. Zakładam, że to jest main Kateriny. Może, może nie. Co do Sajona. Pasywka. Jeżeli zginiemy, powracamy do życia. Wszystkie nasze umiejętności zamieniają się w jedną. Czyli niezależnie, czy klikniemy QW, E albo R, będzie użyta jedna umiejętność i ma na każdej, pod każdym klawiszem będzie ten sam czas odnowienia. Będzie to przyspieszenie. I jeżeli zginiemy, powracamy do życia, mamy przyspieszenie, zadajemy obrażenia, leczymy się. Czyli chwilę po śmierci jeszcze damy radę powalczyć. U. Sion bierze potężny zamach i uderza przed siebie. Im dłużej przytrzymamy, tym większe zadamy obrażenia. Na końcu też jest podrzucenie. Jeżeli nie, to spowolnienie. O nie. Teraz last hity. Dobra, ściągnął mi tarczę. U! Czyli tarcza, którą przed chwilą załadowałem. Oprócz tego, że daje tarczę, daje również pasywkę, dzięki której dostajemy dodatkowe zdrowie za zabijanie minionów. Chcę trochę lepiej skupić na farmie, mimo że trochę przepuszowałem teraz. Za pomocą E trafimy w bohatera. Ponujemy jakby taki krzyk, ryk. I trafiony bohater dostaje obrażenia, zostaje spowolniony. Możemy to również wykonać na minionie. Dzięki temu minion zostanie odepchnięty i obrażenia zostaną zwiększone. No nie wiem, czy coś tutaj damy radę zdziałać, nie bardzo. Chociaż jakieś obrażenia. On przyjmuje jakieś obrażenia, ale się leczy, tak? Ze swojej pasywki. Ja tak dobrze nie mam. On będzie miał lepszą przeżywalność, tym bardziej grając na mnie. W sumie nie jestem dla niego żadnym zagrożeniem. Gra powinna polegać na farmieniu. Mi się wydaje. Ja nie krwawię. Dobra. Ja dostał. Dobra, jakieś obrażenia jednak tam mam. Spodziewałem się czegoś gorszego, no ale niewiele mi to daje, jeżeli on się leczy. Po prostu będę starał się złożyć jak najszybciej słoneczną pelerynę, żeby dopomóc trochę mojej farmie. W sumie tak będzie wyglądała linia. RK. Przechodzimy do pędu, dzięki któremu
Jesteśmy niepowstrzymani. Tajon szarżuje przez mapę. Uderza w przeciwników i ich podrzuca. Oczywiście też zadaje obrażenia. Jak to bywa z takimi umiejętnościami. Dobra, wygrywają sobie na dole, bardzo dobrze. To mnie cieszy. No nie zginął ten minion. Dobra, ej, o ile nie mam problemu z życiem, to mam problemy trochę z maną. Ale taki styl gry sobie obrałem. Może o runach parę słów. Wybrałem takie, dzięki którym będę mógł zwiększyć pasywną umiejętność Sajona, mianowicie zdobywanie zdrowia za poległe jednostki. Dobra, mógłbym się wrócić do bazy. Zróbmy tutaj wizję. Dużo golda. Widzę, że sobie tak po prostu farmimy bezkarnie. I beztrosko. Myślę, że but będzie dobrym wyborem. Dobra, swoje dostał, chyba wróci, co? Dało mi się trochę agresywniej zagrać. Poczekam, póki jeszcze jest wizja dostępna. Staram się go chociaż trochę ubić. Muszę cały czas pamiętać, że on ma ten teleport dostępny. A. Podtrzymam go? Tak. Opłacało się. Całkiem niezłą mam farmę. On też. Może jeżeli teraz wrócił do bazy, postawię sobie wizję. Postaram się nie tracić więcej minionów. Wydaje mi się, że powinno być w miarę stabilnie. Dobra, dostał na wstępie. Ja też. Perka jest gotowa, także jakby kolega tutaj. Dobra, Shyvana go obroniła, ale ładne, ładne ulti. To było bardzo dobre. Dobra, bronimy się tutaj. Dobra, odparliśmy LeBlanc, świetna sprawa. Bardzo dobrze zagrał tutaj. To mi się podoba. I ograli tam jeszcze Veigara. Tutaj się coś zamieniło, dobra. Dobrze zrobiłem, że wróciłem. No, może być.
Może jeszcze pancerz. Dobra, gra się dobrze układa. Całkiem niezła farma. Tym bardziej, że była już 10 minuta, 80. Nie najgorzej. Mamy tutaj Luciana. 4 killami. No dobra, drużyna tutaj widzę układa grę dosyć dobrze pod siebie, bez mojego udziału. Że nie najgorzej. Ja postaram się po prostu być jak najbardziej tankowaty. Runy. Uścisk nieumarłego. Za każde uderzenie przeciwnika, co po 4 sekundy, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Moje maksymalne zdrowie zwiększa się. I leczę się o procent swojego zdrowia. Także całkiem fajna runa. Destrukt Demolka. Atak. Jeżeli postoimy chwilę przy wieży, nasz kolejny atak zada dodatkowe obrażenia. Też świetna sprawa. Szybciej wieża zejdzie, także jesteśmy jak najbardziej za. Staram się go obijać pod wieżą, ale to nie będzie też takie proste ze względu na jego leczenie. To co dostanie ode mnie po prostu wyleczy na minionach. Mało skupiam się na mapce. Jak mi coś wyskoczy, to będę musiał użyć ulti do ucieczki. Wybrałem, jeżeli wracając do run, wybrałem również dodatkowy pancerz. W miarę szybko czyszczę, także nie najgorzej. W sumie, czy mi się opłaca go obijać, ale muszę się bardziej skupić na farmieniu, bo on i tak się wyleczy. Ostatnia runa. Zostanę, gdy wokół mnie giną pory. Moje maksymalne zdrowie zwiększa się o pewien procent. O, coś tam bije, widzę. Nikt tutaj do nas nie zagląda, także dobrze się musimy po prostu bawić. No i jeżeli chodzi o drugą ścieżkę, wybrałem runy czerwone, dodatkowe leczenie, jeżeli zaatakuję bohatera 20 sekund i moje umiejętności leczą mnie o pewien procent obrażeń. Które przydatne. Fajnie działa z moją pasywką. Jeżeli zginę, trochę lepsze leczenie. Nawet jeżeli nie zginę, to moje Q dosyć dużo bije, także też trochę życia przywróci. 12 do 2. Nie wiem, czy będę miał okazję jakoś więcej pokazać tego Sajona. Tego, że ta gra... Oho, jest LeBlanc. No bo to nie była LeBlanc, oszukał mnie. Nie ma multi. Ale może dobrze, że uciekłem. Dlatego, że mógł jeszcze mimo wszystko przyjść. Oj, straciłem ciężarówkę. Zorganizujemy tutaj wizję. On też farmi sobie dobrze pod wieżą.
Nie wiem, czy to dobrze rozegrałem. Może mogę szybciej fiszować. Dobra, jest. A, nie opłacało się. Liczyłem na to, że szybciej do mnie dotrze. Zresztą nie miałbym też dużej możliwości przed tą Shyvaną, bo na pewno jest ode mnie szybsza. Tak, jeszcze Nasus mnie dopadł. No cóż. Powinienem może trochę AP. A może i nie. Może... A, czemu by nie? Przejdźmy od razu do składania Hydry. To jest mój cel. Będę też składał plemienną zbroję, żeby się... Chociaż nie wiem, może. Zobaczymy. Zobaczymy, jak gra się ułoży. Będę chciał złożyć kolosalną hydrę, dlatego że będę miał nieustająco zwiększające się zdrowie. O. I w końcu użyję mojej runy z demolki. I dlatego też będą się zwiększać obrażenia z hydry. Także taka niekończąca się historia, jeśli chodzi o obrażenia. Dobra, to... Takerkę też można wykorzystać. Czemu by nie? 7-0S. Nieźle. Nie chcę zostawiać... naszego Nasusa, bo on szybko dobierze się do tej wieży. Iwany mam na plecach. No tak trochę nie pykło, nie? Ja zachowam błysk? Tak. Mogliśmy zająć się tą Shyvaną, bo wydaje mi się, że jest mniej tankowata od naszego Nasusa. Tutaj chłopaki sobie widzę ostro poczyniają, to ja może jeszcze pójdę tą górą. Wiem, że przeciwnicy będą starali się skupić teraz na dolnej linii, skoro tam są takie problemy. Nie, znowu ciężarówka. Taka ważna. Ile mam? Prawie 600 zdrowia dodatkowego z mojego W. Liczba użyć 19. Używając serki mamy trochę ograniczone sterowanie. Ciężko jest dosyć manewrować, trzeba sobie to potrenować parę razy. Bo akurat się tak, no udało. Można by było trochę to lepiej zagrać na pewno. Ale nie wyszło najgorzej, no przeżyłem. Także można zaliczyć tą ucieczkę do sukcesu. Jeszcze mamy fajną sprawę, oceaniczne smoki, które zwiększają
regenerację naszego zdrowia i manu, także świetna sprawa, żeby sobie przeżywać na linii, ale to ja już nie muszę przeżywać chyba na tej linii, bo gra tutaj się toczy bez mojego większego wkładu. Dobra, może ja tutaj dalej sukcesywnie będę. Aha. Będę się tutaj pchał do przodu. Idzie do mnie LeBlanc. I pyku. No nie. O, mam killa. Mimo tego, że na początku narzekałem na tą moją drużynę, że mogły to nie być najlepsze wybory, jednak no, umiejętności zaważyły, także fajnie mieć taką drużynę co grę, prawda, która wygrywa bez większego w sumie wysiłku. O, poddali się. No dobra, tyle. Mogłem zaprezentować więcej, no ale nie było tyle czasu w tej grze. Może następnym razem się uda. Do następnego razu. Cześć.